Dzień dobry, w środę rano i w kolejnym odcinku. 8:35. Ja się przebijam przez obwodnicę Brukseli. Tam po prawej stronie mam Brukselę. No i jadę powolutku na załadunek do Leuven, kurde, ćwoki jedne. To są tępe dzidy, te belgusy. Pakują się. No. Jadę na załadunek do Leuven. O, samolotu, lotnisko brukselskie. Jecha! Brussels Airport. No tak. Poleciał. Tam mam załadunek, kurde, na godzinę 14. Była 13 i 14. To mi kurna wpieprzył 14. Jest godzina 8:36. Tak więc, no nie wiem, zobaczymy, czy tam znowu nie odstoję. Dwa załadunki tam mają być. No, dwa numery, dwa ładunki bym tam miał. Nie wiem, kto jeszcze przyjedzie tam, czy Marcin, czy Paweł. I o której tam przyjadą. Na tą chwilę mi zostało 23 km. No i nie jest źle, bo tak, kurde, w miarę się to toczy, tak 80-60 się. Jedzie tutaj to z rana Brukselą. No. Tu jakieś remonty, remonciki. No ale to nie ma jakichś wielkich opóźnień na tablicy, że są wielkie opóźnienia. Więc jedziemy. A my słyszymy się już na załadunku, na miejscu. Zobaczymy, co mi powiedzą. I co tam będzie odpierdzielane. No i już dojeżdżamy. 1,5 kilometra zostało. Więc bądźcie ze mną przez tą chwilę. O, już tu widać po lewej stronie. Przez chwilę było widać i się wyłania. Stella Artois, Belgium, browar. Tak, tam będę ładował. Mojosty się wjeżdżają. No, tam będę ładował. Tylko tam muszę sobie to objechać wszystko. Objechać do przodu i wjechać tam na firmę od drugiej strony. Dobra, musiałem się chwilę rozłączyć, bo dostałem wiadomość i musiałem przeczytać. No i już jestem. I tutaj dajemy w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. No jest tu trochę samochodów. To poczekamy chyba troszeczkę. No ale to się okaże. Co to będzie i jak to będzie? Tylko czerwone? Dawać tu zielone, poproszę zielone. Panie Jacku, zielone poprosiłbym. One eternity later. Czy nie? Jeszcze nie? Nie.
O jest, tak, dawać, teraz my. Teraz my i wjeżdżamy. I wjeżdżamy. Tędy. 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 Tu się otwiera i wjeżdżamy pomalutku. A drugiego naszego nie ma. Oj, 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 oj. Tam będzie wolne. Z początku. Nie ma tu nic wolnego? O kurde, muszę sobie coś tu wymyśleć. Robaczki moje drogie, zobaczcie. Znowu jadę, ale nie, nie załadowany. Dojechałem na browarek, wjechałem. Kurwa. I co? I co się dowiedziałem, jak w biurze byłem? Że nie mają browaru, nie mają piwa. No i nie będzie ładowania. I proszę opuścić teren zakładu i tyle. No i co, cóż, no wyjechałem. Stanąłem na parkingu. Dzwoni kolega. Mówi, gdzie stoisz? To dojadę do ciebie. Bo też przyjechał po mnie na ten browar. O i teraz staliśmy razem na CPN-iku. I teraz tu jedzie przede mną. Jedziemy się załadować. Dostaliśmy po 4 godzinach inną pracę. Jedziemy na Kalo się ładować. Też na Polskę. Jedziemy się ładować. Nie wiem, dzisiaj to chyba tylko się załadujemy i zostaniemy tam na Kalo, bo nie będzie sensu wracać na Antwerpią. Czego się drzesz? Bo będzie pewnie zapierdziel. Nie wiem, jeszcze zobaczymy, jak tam pójdzie na załadunku. Pojedziemy, zobaczymy. No, na tą chwilę sobie jedziemy. Dobrze, że się trafił ten ładunek, kurde. Z Kalo też na 2 auta. A to możemy... Możemy sobie spokojnie jechać, bo już się obawiałem, że kurde będę stał. No ale... Jeszcze nic nie jest powiedziane, że wszystko będzie okej. No, jedziemy. Taki kontenerowiec. Ładniutki, fajniutki. No i moi drodzy, jestem już na miejscu. Na porcie dotarliśmy, chodziliśmy jak te samochodziki i bezpańskie psy od miejsca do miejsca, od biura do biura, żeby znaleźć mi odpowiednie miejsce. No i tu będę teraz czekał. O, stoję w kolejce jako 4 do załadunku. W środku nikogo nie ma. Czekamy na załadunek. Problem jak ciul. Wiucha. No i moi drodzy, ja już tak zostałem. Tutaj załadowałem i zaparkowany. Dalej się, kurde, nie ruszam. Nie było sensu. Otóż zostało mi... O, teraz to, kurde, mi zostało ile godzinę? Godzinę 10, godzinę 20. Jeszcze w sumie
czasu pracy. Antwerpia zakorkowana, więc no postanowiłem dalej nie jechać, ja sobie w nocy ruszę. No, w nocy wyjadę. Przelecę elegancko Antwerpię bez żadnego problemu. A na tą chwilę chyba trzeba uskutecznić kolacyjkę i Alulusiu. Myju, myju i Alulusiu. Dzień dobry. 3:20. Ciula widać. Ciula widać. I co? Nie ma korka na Kennedym. Widzicie, jak się zapierdala w Kennedym? Kawusia tu jest, nie widać światło i stała się jasność. Też nie widać, dupa. Nie będę drugiego zapalał. Jedziemy. 1200 coś kilometrów. Kennedy przejechany, wyspany Marek, prawie. 1221 pokazuje. I jedziemy, 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 jedziemy. Co jest? Dzień dobry, Dafie. Nic nowego nie pokazałeś, tylko to, co było. O, a? Usterka układu wydechowego. Stryk robi się tak i już nie ma usterki. Polaczki się zjebały osobóweczką. Dalej dziurka. No tak więc dostawę mam do Radomska. Nie wiem, jak ten mój kolega, bo ja już pauzowałem, on odbierał dopiero dokumenty. Już nikogo tam w środku nie było. No i się później już nie odezwał. Nie wiem, gdzie on, czy pojechał, czy nie pojechał. On chciał chyba jeszcze uciągnąć trochę. Nie wiem, czy on, ile on tam miał tego czasu. Bo mówi, że dzisiaj to tak zrobi, żeby wjechać do kraju. Chce tyle ujechać, co tak. No to mówię, brawo, no to próbuj, mówię, bo to kurde. Trochę tu się ta Antwerpia na czerwono świeciła wczoraj, mówię, no mi się nie opłacało dalej jechać. Tam bezstresowo sobie postałem. Raptem przez Holandię bym nie przejechał, żeby o dobę z winietą się wyrobić. Bym musiał gdzieś szukać miejsca, a kurde, jest problem z tymi miejscami po południu, bez stresu, bez niczego sobie tutaj stałem i jadę. Halo, cześć i czołem, witajcie w dziennej aurze już. Jestem już po krótkiej pauzie, nawet drugiej. Takiej, powiedzmy, przymusowej, bo wiecie co, kurde. No dobrze, nie dość, że wtrąbiłem się w korek. Wtrąbiłem się w korek, bo co? Bo osobówka tu gdzieś się na 4,4 paliła. No, za zjazdem na 49 już to minąłem. Się paliła osobówka, to przymknęli, ugasili, posprzątali. Ale druga sprawa była taka, że no kurde, wyskoczyła mi rezerwa już. Po spaleniu 600 litrów zapaliła się rezerwa. A ja mam, kurde, zbiorniki, że tak powiem, 1000. No jeden mam 850, drugi 400. 1250 litrów. Czy 870? Jakoś tak. No w każdym razie mówię, no kurde, no niemożliwe, no bo szef mówi, że były zalane obydwa do pełna. Mówię, no to niemożliwe, za nic w świecie jest niemożliwe, żeby coś się tam wydarzyło. Nigdzie nic nie było, widać, że coś się porobiło.
że ktoś coś manipulował, ktoś się coś dostawał. No ale no, sita mam pomontowane. Mówi, kurde, dziwne rzeczy. No mówię, no ja tak samo dziwne rzeczy. No nie było czym bardzo sprawdzić, bo jak są sita, no to cienkie te otworki. No ale no dobra, jakiegoś patyczka cienkiego, kurde, złapałem, pomierzyłem. No ta, no w dużym zbiorniku zostało 10 cm. Ale za to w małym pełniusi zbiornik, co mam przelewowy. I ni kuku. Nie chce się przelewać. Nie wiem, no zjechałem, napompowałem do jednego najpierw, do tego małego, mówię, popompuję powietrze, czy się będzie przelewać. Nie wiem, czy się zaczęło przelewać, bo cienki przewodzik, to trochę mu się zejdzie. Mówię, dmuchnę w drugą stronę. Do dużego napompowałem, że aż bokami gdzieś tam zaczęło wywalać powietrze. Mówię, może w drugą stronę przepchnie gdzieś tam, jeśli coś jest przypchane. Później znowu jeszcze raz w ten mały. No, tak więc posprawdzałem, no niby jest okej. No nie wiem, no. Zobaczymy. Z biegiem kilometrów, no, coś może się poprawi. No ale widzę, że chyba coś się przelewa, bo rezerwa mi zgasła i no coś tam się dźwiga ta wskazówka. To chyba coś się ruszyło, ale tak czy siak i tak jest to do przeczyszczenia i przedmuchania. Ale to jest absurdem. No, co się stało z ostrością? O. Ale to jest absurdem, że taki cienki wężyk jest. No, absurdem, nie absurdem, bo z drugiej strony, że jakby coś, no to by mała ścieżynka się wylewała, że można byłoby zareagować i wyskoczyć, zagiąć nie z niedużymi stratami. Ale z drugiej strony, to teraz mu się troszeczkę zejdzie, no może jak jest równo i sprawne, no to się fajnie to wyrównuje. No dobra, no w każdym bądź razie tak, jestem tu na Kassel. Jeszcze do celu, do rozładunku zostało 824 km. Tutaj siódemeczką troszeczkę w górę pojadę, później zjeżdżam na 38 i tnę na Drezno, Lipsk, Drezno i Zgorzelec. Chociaż dzisiaj do Polski chyba raczej nie wjadę. Jak na Dreźnie się zatrzymam, to będzie fajnie. No. Dobra. Do później. W takich oto okolicznościach przyrody sobie stoję. Znajome miejsce, co? O. Jak i w poniedziałek, tak i w piątek, w czwartek. Stanąłem na powrocie w tym samym miejscu, na Dreźnie, na strefie przemysłowej. Jutro w nocy ruszam. Tak planuję ruszyć po drugiej. Bo jeszcze trochę drogi przede mną. Zobaczymy jeszcze, jak będzie mi się wstawać. A na tą chwilę idę się opukać. I chyba spać, bo kolację już zjadłem. Trochę ta droga dzisiaj była ciężka. W korkach się trochę wystałem. No i tak ogólnie. Tacho spuchło i to nie mało, bo 36 minut. Ale z jednego korka w drugi. Co zrobić? Co zrobić, jak nic nie zrobisz? Zresztą dalej też tam wcale nie było kolorowo, bo na Dreźnie zamknęli tunel ogólnie rzecz biorąc. W obydwu kierunkach tunel był zamknięty. Nie wiem, czy dalej jest, czy jak tam. Co oni tam robią. Zobaczymy w nocy, jak się będzie jechać. Dobranoc. The next day. Halo, witam w piątek, piąteczek, piątunio. Ajajaj, czekaj, bo to nagrywać i zamykać szyberdach to tak sens se ne da. No.
Piątek, piąteczek, piątunie, jak widzicie, już na polskiej ziemi, to dobrze na polskiej ziemi, na jedyneczce. Przeleciałem A4 całą do Opola, z Opola na Częstochowę, już tu wskoczyłem na jedynkę, z jedynkę, nie, jak zwał, to chyba A1 już przemianowana. I lecim, 40 km zostało do rozładunku, wcześniej tam z kolegą rozmawiałem. No to on ma niby awizację na godzinę 12. No ja w dokumentach nigdzie nie mam, ja mam na dzień. No i w zleceniu też jest od 6 do 20, coś takiego. Dostawa. Więc zobaczymy, żeby się nie okazało, że jego... A zresztą. Będzie co będzie, no jedziemy. Jedziemy na razie na rozładunek. Dojedziemy. Ale tak jadę i dojechać nie mogę, bo co chwila się zatrzymuję, kurde. Trzeci parking zjechałem, żeby się wykąpać, bo wczoraj, kurde, no nie było warunków, żeby się wykąpać na naczepie, bo zaraz za drzwiami z tyłu, za naczepą, Niemcy sobie zrobili spotkanie, kurde, towarzyskie z swoimi czteronogami. Jakieś zbiegowisko, jakieś grupy, organizacji zrzeszających miłośników czterech łap. Zjechało się, dyskutowali, psy szczekały, chodzili i jedni zaparkowali centralnie zaraz za naczepą. No nie będę, kurde, już tam już nie, no w sumie to co by mnie tam szkodziło iść, tak? Ale kurde, wiecie jak jest, zaraz by było, o Polak, nie pomyślą, że o, dobrze, że się myje, tylko nie, o bieda, na naczepie musi się wmyć. No ale dobra, więc dzisiaj to załatwiłem. Rano mi się cholernie nie chciało, bo było trochę chłodno, 12 stopni, ale i tak se poleżałem, no i już nie było czasu też. No to teraz sobie tu ciepła woda, pięknie cacy na mopiku. Zjechałem, wykąpałem się, powyrzucałem ze śmieci, no i jadę dalej. 37 już zostało i zobaczymy, co będzie na rozładunku. No i dobra, moi drodzy, ja już na bazie, niezaładowany, bo nie wiem, na dziś nie ma numeru, czy coś tam odwołali, może w poniedziałek będę ładował. Na tą chwilę się żegnam z wami, posprzątałem sobie tu w kabinie, no i co? Jadę do domu. Dzięki za obecność na odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia.